Dzień dobry, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Panda, to jest odcinek z przechodzenia rozdziału trzeciego. Jak widzicie, dodałem, że jak kliknę na przykład tutaj, to mi się tutaj pojawiają takie kółka. Dobrze, więc niestety ten budynek mnie troluje, jak słuchajcie, architekci. Myślę, że za parę dni już to sobie ogarniemy. O, codzienne zadania są. Reszcie. Mamy to od nadwornych inżynierów. Dobrze, to sobie tutaj lecimy. O, wyglądają na wściekłych. Możesz się pilnie tam udać. Kontynuuj. Wotum nieufność. Kogoś z wielką uwagą. Nie czytam tego na głos, bo no, ja na przykład jak oglądałam sobie odcinki przed tworzeniem kanału, to wolałem sobie samemu czytać. Nie wiem jak u was, piszcie w komentarzach, czy wolicie, żebym wam czytał. Dobra, no to myślę, że możemy kontynuować. Nie jest w stanie chronić swoich ludzi. No tak, bo wcale nie mam armii w ogóle. No wcale nie mam tysiąca rycerzy aktywnych, 200 jeźdźców. Nie miałem 700 łuczników w ogóle, 40 agentów. No nie, no wcale w ogóle, no. Tak, tysiące będą bez. Oczywiście. Przepraszam, że przed chwilą przesunąłem. Zatrzymajcie sobie wtedy film. Jeszcze. Tak. Dobra, ten Maximus to coś. Ja to już rozwiązywałem. Rozważcie go tak w późniejszych rozdziałach. Trochę tak wiecie. Nie, myślę, że spróbuję przekonać zgromadzonych, bo rozkaz, nakaz strażnikom, to mogłoby to być, jakby to powiedzieć, mogłoby to wywołać jeszcze większy bunt, a buntu w moim mieście nie chcę. Nie chcę. Więc przekonać, bo po dobroci, póki mnie nie biją, to chciałem na niego ruszyć, a ten nie poczekał, niż się z nim rozprawił. Nie poczekał. Coś mi tu śmierdzi. Mocno mi śmierdzi. Potem zobaczycie. Dobrze. Rozdział przyszliśmy, żeby nie było takiego podkiewnika, kto jeszcze zbił. To otworzymy. No dobra, no widzę, że też się
bawili ludzie mocno z tymi kryptami, z historią. Dobra, jedziemy. 50 monet przyda się. O, łuski zielonego smoka. Będzie na pancerze i takie. Gotowe. Kazem kamieniem. Jak się dowiem, że podoba wam się Total Battle, to będziemy, to sobie nagram na pewno odcinek z otwierania tych skrzyni, paru innych. Pewnie obydwu razem, ale teraz zostały nam jeszcze te dwie. O, 100 monet. Yeah, boy, guys. Dobra. Więc dobra. Super. XD. To mi się tak po dwóch stronach pojawiło i to tak po pierwsze randomowo. Po drugie z obydwóch lecą tak zwane party klasy. Nie wiem, to się w Minecrafcie nazywa party klasami. Tak, gram w Minecrafta i to bardzo dużo. Może nie aż bardzo dużo, ale gram. Rzadki oddział. O podobnej mocy, ale taki już pokonałem dzisiaj. Mogę wam pokazać, w sumie była to długa bitwa. Tak, też z tego poziomu. Gdzie stali skasowania, ci to są mocni dosyć. Tym bardziej, że ja mam w ogóle 7 level tutaj w bohaterze. Dosyć dużo otrzymałem. Widzicie, tutaj zaczęli mi robić mocny oklep. No tutaj dostawałem oklep. Nawet jednego tego nie zbili. Tym miałem I have a problem, ale ci rycerze ich dwóch zbili, więc to jest już plus jeden dla mnie. Tutaj łucznicy znowu, że mnie zbili. Tutaj zjawa, tak, dobrze powiedziałam. Są nie były znaczące w tej bitwie, ale tutaj gwardziści. Bardzo dobrze, jeden poszedł, tutaj 10 tych, oni widzę tutaj bili ich też, tutaj kolejny jeden, tutaj też mnie dobili, no. Ci łucznicy to tutaj w ogóle zwalili całą akcję. I tutaj rycerze wykończyli wszystkie zjawy na hita. A tutaj widać, że tak. O, i tutaj gwardziści już je wykończyli. Włócznicy dokładnie. Tu miałem dwa ataki z rzędu. Ale te ataki na nic się nie są. Tutaj dostałem oklep na rycerze i rycerze już dokończyli walkę z tym jednym panem. Tak. No dobrze, na tym myślę, że to odebrałem? Tak, odebrałem. Dobra. Dobrze, myślę, że na tym zakończymy odcinek. Tak, odcinek. Specjalnie tak mówię. Dobrze. Więc tak. A, zostawcie łapę w górę, suba, skomentujcie film, powiedzcie, co byście może chcieli na tym kanale, może jakiś pomysł mi podsuniecie, może być jeszcze do Total Battle pomysł, na co mogę reagować, bo wrzuciłem filmik reakcyjny, wpadajcie na moje wcześniejsze filmiki. Aha, i odsyłam was do mojego Discorda. Tak, Discorda.
jakby ktoś mnie słyszał. Walnąłem akurat w biurko przez przypadek. Wbijajcie do mojego Discorda. Link macie w opisie. O ile nie zapomnę go wstawić. Więc to już myślę będzie na tyle. Bo nie mam tutaj już nic więcej zrobić prawie. O! A myślałam, że bifur się podniósł. Tak, z tego pana sobie biorę złoto. W sumie poczekajcie, ile ja mam już złoto. Tak. A, 500. Zawsze miałem gdzieś koło 500. Tak, byłem państwem bardzo bogatym w złoto. Tutaj widzicie oni. No tam mieli podwieźć to co na... No ale Bóg! XD. XD, bo mi się Valerio nie chciał załadować. Dobra. W sumie wyślę mi tego kapitana na rynę. Dobrze. To było na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.